wasz grzech was znajdzie. Czwarta księga Mojżeszowa 32-23. Twój grzech cię znajdzie. Drzewo owocowe pana Piotra było pełne dojrzałych, soczystych owoców. Weźmy trochę, powiedział Jaś, będą smakować naprawdę dobrze. Czy to nie jest kradzież? Zapytał Staś. Weźmiemy tylko tyle, żeby się najeść. Przypuśćmy, że zostaniemy złapani, powiedział Staś. Nie martw się, pan Piotr nigdy się nie dowie, odpowiedział Jaś z uśmiechem. Nikt ich nie widział. Następnego dnia Staś czuł się tak źle, że postanowił przyznać się do tego panu Piotrowi, który był szewcem. Pan Piotr z radością przyjął przeprosiny Stasia. Cieszę się, że się przyznałeś. Wiedziałem, że to ty. Czy twój przyjaciel Jaś również się przyzna? Staś zapytał, skąd wiedziałeś, że to my? Pan Piotr wyjaśnił, obserwowałem, jak owoce dojrzewają i stwierdziłem, że niektóre zostały skradzione. Wiedziałem, że to wy zrobiliście z powodu odcisków waszych butów w ziemi. Niedawno założyłem nowe obcasy na twoje buty. Joasia pracowała w dużym sklepie. Patrząc na kasę, pomyślała, chciałabym trochę tych pieniędzy. Pewnego dnia znalazła otwartą szufladę z banknotami. Ukradła 10 tysięcy złotych. Przepraszam, ukradła 10 złotych. Ukradła 10 złotych. 10 tysięcy złotych ukradła w sumie. Ukradła 10 złotych. Następnego dnia, czując się odważniej, wzięła 20 zł. W miarę upływu dni zabierała z szuflady coraz więcej pieniędzy, aż w końcu ukradła 10 tysięcy złotych. Zawsze upewniała się, że nikt jej nie widzi. Kierownik wezwał ją i powiedział: Joasiu, brakuje nam pieniędzy z jednej z kas. Czy wiesz coś na ten temat? Nie. Odpowiedziała spokojnie Joasia. Czy mogę zobaczyć pieniądze w twoim portfelu? Tak, dała mi je mama. Kierownik dokładnie zbadał. Następnie powiedział. Następnie powiedział Joasiu, oznaczyliśmy pieniądze i to są te pieniądze. Możesz myśleć, że uchodzi ci na sucho kłamstwo, kradzież lub inne złe rzeczy, ale Bóg widzi wszystko, co robisz. Na każdym miejscu oczy pańskie upatrują złych i dobrych. Przypowieści Salomona 15:3. Bóg mówi, wszyscy zgrzeszyli. Rzymian 3:23. Mówi też, nagrodą za grzech jest śmierć, łaska zaś Boża to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rzymian 6:23. Jeśli chcesz otrzymać od Boga dar życia wiecznego, porozmawiaj z Bogiem. Przyznaj się Bogu do swoich grzechów i poproś Go o przebaczenie. On to zrobi. On to zrobi, bo Cię kocha. Twój grzech Cię znajdzie. Wasz grzech Was znajdzie. Czwarta księga Mojżeszowa 32-23.